Ja myślę, że pan prezydent dzisiaj z wielu miast Polski będzie słyszał takie okrzyki, one są dla niego krzepiące i bardzo ich potrzebuje, dlatego że on ciągle jest w trasie, był w trasie w roku 2015, kiedy jeszcze niewielu Polaków go znało, ale wtedy postanowili mu zaufać, postanowili zaufać młodemu, zdolnemu politykowi, który potrafił być przekonujący, który powiedział państwu, że słuchał i usłyszał wszystkie te żale, prośby, które państwo składaliście na każdym spotkaniu i zobowiązał się do tego, że kiedy zostanie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, jedną z pierwszych ustaw, jaką wniesie do Sejmu, będzie ta, która was najbardziej bolała. Obniży wiek emerytalny, ponieważ poprzednia ekipa, mimo zapowiedzi, że tego nie zrobi, natychmiast po wygranych wyborach dokładnie tak zrobiła. Najbardziej pokrzywdzone zostały kobiety, a szczególnie te, które mieszkały na wsi, bo im podwyższono wiek emerytalny aż o 12 lat. Pan prezydent dotrzymał słowa. Dzięki temu, że państwo zaufaliście nie tylko jemu, ale także Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, udaje nam się od 5 lat zmieniać Polskę. I w tę najbliższą niedzielę będzie dla nas wszystkich wielki sprawdzian. Ja często mówię tak, że możemy oszukiwać innych, możemy tak robić, ale siebie samych nigdy nie oszukamy, więc warto, zanim pójdziemy do lokalu wyborczego, a zachęcam do tego bardzo mocno, zadać sobie jedno podstawowe pytanie, na które wszyscy państwo znacie odpowiedź. To pytanie brzmi, czy żyło nam się lepiej przed rokiem 2015, czy żyje nam się lepiej teraz? Jeżeli państwo znajdziecie szczerą i prawdziwą odpowiedź na to pytanie, to ja myślę, że pan prezydent Andrzej Duda wygra tę drugą turę i wygra wybory i będzie prezydentem przez następne 5 lat. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ja chciałabym was prosić o to, żebyście wykorzystali tak jak ja ten dzisiejszy dzień, tak jak pan prezydent, tak jak wielu polityków, samorządowców, ale także wielu wolontariuszy, którzy się angażują w tę kampanię wyborczą, żebyście państwo wykorzystali te ostatnie godziny, żeby przekonywać przyjaciół, sąsiadów, znajomych, być może członków własnej rodziny, że warto zagłosować na Andrzeja Dudę i mamy tutaj mnóstwo argumentów, którymi się możemy posługiwać. My się posługujemy argumentami, strona przeciwna inwektywami. Jesteśmy szkalowani, poniżani, szczególnie kiedy się otworzy internet, widać jak się traktuje wyborców Prawa i Sprawiedliwości, wyborców Andrzeja Dudy. Proszę się tym nie przejmować, proszę państwa. Proszę się absolutnie tym nie przejmować. Jesteście wspaniałymi ludźmi i wy właśnie rozumiecie, że od 5 lat Polska się zmienia i chcemy ją zmieniać jeszcze bardziej. Te wszystkie programy społeczne, które skierowaliśmy do polskich rodzin, bo według Andrzeja Dudy wtedy jako kandydata w roku 2015 i dzisiaj, to jest niezmienne. Podstawą naszego narodu, naszego bytu państwowego jest właśnie polska rodzina i do niej zostały przekazane wszystkie programy społeczne, a jest ich, proszę państwa, znacznie więcej niż te, które obiecywaliśmy w kampanii 2015 roku. To nie tylko 500+, to także 300+, to także przyjęta przez Sejm i Senat, będziemy to przyjmować ostatecznie w przyszłym tygodniu, bon turystyczny, zaproponowany przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, żeby wesprzeć po raz kolejny polskie rodziny w czasie wakacji. Bon, który będzie ważny przez 2 lata. 500 zł na każde dziecko, 1000 zł na dziecko niepełnosprawne, ale to także po to, żeby wesprzeć branżę turystyczną, która najbardziej została dotknięta koronawirusem, z którym zmaga się nie tylko Polska, ale cały świat. I co jest ważnego, proszę państwa, wszyscy ci, którzy nas krytykują, którzy takie nikczemne rzeczy o nas piszą, mówią, że wszystko robimy źle. Oni wszyscy, proszę państwa, z tych programów korzystają, a przecież nie muszą. Wystarczy powiedzieć nie chcę, nie złożyć wniosku o 500+, oddać emeryturę 13 na cele charytatywne, jeżeli to jest złe, to nie trzeba tego brać, ale oni wszyscy biorą, proszę państwa, i oni doskonale wiedzą, że od 5 lat żyje się także im lepiej, dlatego że te programy, my pomyśleliśmy, że one muszą być powszechnymi. Powszechne to znaczy takie, które trafiają absolutnie do każdej rodziny, do każdego dziecka. My nie pytamy, czy rodzice głosują na Prawo i Sprawiedliwość, na PSL czy na Platformę, bo dzieci są naszym wielkim skarbem, są naszą przyszłością i musimy dbać o wszystkie dzieci, dlatego te pieniądze idą do wszystkich rodzin. Szczególnie rodziny wielodzietne poczuły swoją godność. Nareszcie nie musiały się wstydzić wychodzić na ulicę, bo jeszcze kilka lat temu sama pamiętam,
pamiętam, kiedy wychodził ojciec, matka i gromadka dzieci, sześcioro, siedmioro na ulicę, mówiono, że to patologia, że to dziecioroby. Często ci rodzice wstydzili się wyjść, dlatego że nie stać ich było na to, żeby te dzieci chociażby porządnie ubrać. Musieli wybierać, czy buty, czy kurtka na zimę. Dzisiaj, proszę Państwa, nie muszą dokonywać takiego wyboru. Może być i kurtka, i buty dla każdego dziecka. 300+, wyprawka szkolna, też dla każdego ucznia. Ale zadbaliśmy także o młodych ludzi, tych, którzy rozpoczynają swoją pierwszą pracę. Oni są zwolnieni do 26 roku życia z płacenia podatku dochodowego, żeby mieli na starcie więcej pieniędzy w portfelu. Ale to są także seniorzy. Seniorzy, nasz wielki skarb, to są ludzie, którzy całe życie pracowali dla naszej ojczyzny. To są ludzie, którzy mają olbrzymie doświadczenie życiowe, zawodowe, którzy są naszym wsparciem. Trzeba od nich czerpać jak najwięcej i o nich musimy też zadbać i dbamy. Najpierw to były leki 75+ dla seniorów, ale to, co wydawało się niektórym niemożliwe, ustawowo wprowadziliśmy 13. emeryturę, a myślimy jeszcze o 14. Waloryzacja, która kiedyś wynosiła 3-5 zł, dzisiaj minimum 70 zł. I też, proszę Państwa, trafiło to do absolutnie wszystkich emerytów, także tych, którzy tak głośno przeciwko nam krzyczą i mówią, że ciągle jest źle. My uważamy, proszę Państwa, że opozycja, zawsze tak uważaliśmy, opozycja jest zawsze potrzebna. Opozycja powinna każdej władzy patrzeć na ręce, ale opozycja powinna być konstruktywna, a nie totalna, jak sama siebie nazwała. Tylko wtedy, kiedy możemy sprzeczać się, kiedy mamy różne poglądy, możemy się rozwijać, ale tutaj nie mamy co rozmawiać na argumenty, na programy, bo nasi konkurenci ich po prostu nie mają. Dzisiaj pan Rafał Trzaskowski może obiecywać złote góry, ale nie ma większości ani w parlamencie, ani nie współpracuje z rządem, wręcz przeciwnie. Ciągle go krytykuje, a wiemy, jak bardzo rząd samemu panu Rafałowi Trzaskowskiemu jako prezydentowi Warszawy pomógł. Nie będę tutaj przypominać, państwo na pewno o tym doskonale wiecie. Proszę państwa, tylko dobra współpraca prezydenta, który podpisuje wszystkie ustawy, i rządu gwarantuje nam szybki rozwój. A to, co jest celem pana prezydenta Andrzeja Dudy, to są takie dwie karty, którymi trzeba teraz zagrać. Jedna karta to jest szacunek dla tradycji, dla rodziny, dla dokonań przeszłych pokoleń. Pamiętamy o tym, w każdym mieście są pomniki, czcimy pamięć naszych bohaterów, bo nasza historia jest piękna, ale także napisana krwią wielu naszych poprzedników. A z drugiej strony mamy kartę, którą jest rozwój, nowoczesność i chęć, żebyśmy nareszcie mogli żyć w takim standardzie, jak żyją rodziny w Europie Zachodniej. Bo my jesteśmy, proszę Państwa, opóźnieni o kilkadziesiąt lat. Po II wojnie światowej Niemcy skorzystały z planu Marshalla. My nie. My mieliśmy wojska okupacyjne sowieckie przez wiele, wiele lat. Dzisiaj nadganiamy, ale nie da się w ciągu 5 lat nadgonić kilkudziesięcioletnich zapóźnień. Ale mamy takie ambicje, bo jesteśmy zdolnym, ambitnym narodem i mieszkamy we wspaniałym, pięknym, bogatym kraju, który powinien być krainą mlekiem i miodem płynącym, bo mamy wszystko. Mamy morze, jeziora, góry, złoża i surowce naturalne i mineralne, mamy siarkę, miedź, złoto, srebro, ziemię niezwykle żyzne, mamy wszystko. To jest nasze bogactwo, ale największe bogactwo tkwi w ludziach. My jesteśmy pomysłowi, mamy inicjatywy, jesteśmy bardzo zdolni. Polska młodzież wygrywa najtrudniejsze konkursy w najtrudniejszych dziedzinach na całym świecie. My chcemy, żeby oni tutaj mieli dobre warunki do rozwoju, żeby oni tutaj pozostawali, żeby nie wyjeżdżali za granicę, tak jak to było w latach 90. i 2000. Wtedy młodzi ludzie wyjeżdżali za pracą. Dzisiaj ta praca jest bezrobocie jedno z najniższych w Europie. Wprawdzie teraz jesteśmy w lekkim dołku gospodarczym w związku z epidemią koronawirusa, ale proszę Państwa, ponieważ szybko zareagowaliśmy, także dzięki inicjatywie pana prezydenta i jego działaniom, dzisiaj możemy powiedzieć, że udało nam się przeżyć ten najtrudniejszy okres w zupełnie inny sposób niż inne kraje europejskie. Na nasze województwo w ciągu 5 lat poszło ponad 70 miliardów złotych z budżetu państwa na inwestycje rządowe. 70 miliardów, a ponad 7 miliardów z samej tarczy antykryzysowej. To pozwoliło uratować nie tylko miejsca pracy, pozwolić przedsiębiorcom przetrwać ten najtrudniejszy czas, ale proszę zobaczyć, żaden z programów społecznych nie został ani zlikwidowany, ani w jakikolwiek sposób ograniczony.
strony. I my chcemy realizować te programy nadal, ale mamy ambicje rozwijać się jeszcze szybciej. Stąd mówimy, i o tym mówi pan prezydent Andrzej Duda, chcemy rozwijać wielkie inwestycje, które dają dużo miejsc pracy, dobrze płatnych, tak jak przekop Mierzei Wiślanej, żeby między innymi nie pytać Rosjan, czy wolno nam wpłynąć na wody, nasze wody terytorialne, czy też nie. Centralny port komunikacyjny, Via Carpatia, Via Baltica, to są wielkie przedsięwzięcia. I pan Rafał Trzaskowski mówi, że on jest przeciwny tym inwestycjom. Mówi, że trzeba te pieniądze dać tutaj na dół do ludzi. Teraz nagle sobie przypomnieli o ludziach w Polsce powiatowej, a przez 8 lat nikt o nich nie pamiętał. My mówimy nie. My pokazaliśmy, że potrafimy rządzić i starczy nam pieniędzy na to, żeby realizować równolegle, jednocześnie wielkie inwestycje i żeby ciągle szły pieniądze na inwestycje gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Stać nas na to, udowodniliśmy to, proszę państwa, ale dzisiaj potrzebujemy was. Potrzebujemy waszego wsparcia, potrzebujemy waszego zaangażowania, bo nikt nie wygrywa wyborów w pojedynkę. Nawet zaangażowanie posłów, senatorów, samorządowców, wolontariuszy to jest za mało. Pamiętajmy o tym, że tylko raz na 5 lat jest taki dzień w kalendarzu, w którym władza nie należy już ani do prezydenta, ani do premiera, ani do żadnego polityka. W tym dniu władza przechodzi w nasze ręce, w ręce wyborców. I jak każda władza, razem z nią wiąże się olbrzymia odpowiedzialność, co z tą władzą zrobimy, jak ją wykorzystamy przez ten jeden dzień. I warto sobie uświadomić, proszę państwa, że każdy głos, każdy, bez względu na to, czy pochodzi od kogoś, kto mieszka w Polsce Wschodniej, w Warszawie, czy na Dolnym Śląsku, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy ma 20 lat, czy 65 lat, czy jest ministrem, czy jest rolnikiem, każdy z nas ma tylko jeden głos, ale ten głos jest równoważny. On jest tak samo ważny u każdego z nas. I czasami, proszę państwa, przy takim wyścigu dwóch kandydatów decydują naprawdę pojedyncze głosy. Więc bardzo was proszę, dziękując za to, że tutaj w Ząbkowicach, bo ja prześledziłam, jak to wyglądało przez lata, od roku 2015, Andrzej Duda tutaj wygrał. Brawo dla państwa, brawo, bo to znaczy, że Andrzej Duda was nie zawiódł. Że Andrzej Duda dał wam nadzieję. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Zaufaliście mu państwo 5 lat temu i nie zawiedliście się, bo gdybyście się zawiedli, to Andrzej Duda by przegrał tę pierwszą turę, a on ją wygrał. Ale ciągle, proszę państwa, zachęcam i proszę też was o to, żebyście zachęcali innych do jeszcze większej frekwencji. Uświadomcie tym, których znacie, a o których wiecie, że nie chodzą na wybory, że ich głos może zdecydować. Więc ten, kto nie chodzi na wybory, nie może następnego dnia, ani za tydzień, ani za rok narzekać, że coś jest nie tak. Miałeś możliwość, mogłeś podjąć decyzję. Ona była w twoich rękach. Nie oddawajmy tej decyzji komu innemu, proszę państwa. Weźmy ją w swoje ręce i 12 lipca, w tą najbliższą niedzielę, pokażmy, że Polska jest nam naprawdę droga, że chcemy, żeby się rozwijała jeszcze szybciej, że zależy nam nie tylko na naszym życiu, na tym, co nas spotyka, ale także na tym, co będzie dla przyszłych pokoleń. I jeszcze jedno na koniec. Różnimy się w poglądach, mamy wolność, jesteśmy partią wolnościową, szanujemy poglądy każdego człowieka. Nie musimy się oczywiście z nimi zgadzać, ale dyskutujmy na argumenty, a nie na inwektywy. Jeśli nie potrafimy się przekonać nawzajem, witam panie obie, jeśli nam się nie uda nawzajem przekonać, niech każdy zostanie przy swoich poglądach, nie narzucajmy innym swoich poglądów, dlatego że zgodnie z konstytucją, proszę państwa, małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Konstytucja. I nic tego nie zmieni. I nic tego nie zmieni.